Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca i witam was w kolejnym materiale na kanale Sybicki Bitew. Sorry za to, wydacie się na początku. Jest to powtórka dzisiaj od Wojownika 3-4-5 z klanu BWD na T-44 na mapie Cichy Brzeg. Jedziemy, co zresztą widać na miniaturce, dlaczego pokazuję to widać na miniaturce, dlaczego pokazywałem tą powtórkę. I to nie jest jedyna powtórka na... z tego powodu. Co prawda od Wojownika to akurat jest jedna i to jest... no, nieważne. Widzę, że Wojownik został wylosowany na poziomie 9 i zaczynamy od Golda, od pocisków goldowych, na których jest przybicia 247 i 250 penetracji. No to jest naprzód trochę nie wyszedł. Na Goldzie, nie na Goldzie, tylko na zwykłych jest 190 przybicia i te same 250 uszkodzeń. Na odnamkowych jest 50 przybicia i 330 uszkodzeń. Czyli na Lighta to akurat obeki się akurat będą najbardziej się będą nadawały na właśnie na Lighty. Obiekt 430 się pokazał. Tak swoją drogą, jest to pierwszy raz chyba pokazywany pojazd na moim kanale. To znaczy, w sensie T-44 jest pokazywany jako pierwszy. Pierwszy raz mu na moim kanale. I co po niektórzy uważali, że T-44 jest słabym pojazdem, przynajmniej z tego co ja słyszałem. Przynajmniej tragicznie jest na stoku. Tak mi się obiło o uszy, że wszyscy uważają, że T-44 jest na stoku tragiczny. A, jeszcze będzie niedługo odcinek z twierdzy BWD, więc... Jak z którego pozdrawiam wszystkich, jest BWD. I będzie też odcinek z tego, zwykły odcinek z World of Tanks, z mojego jubileuszu. Moja 30-tysięczna bitwa, UFAI. No, na przykład były trafione, ale bez przebicia. Mamy równo 1000 uszkodzeń. Ale skąd bym się odbił? Przepraszam. Szpachbanza RU 251. Tak swoją drogą, niedawno do sklepu premium wszedł klon, jakby klon, no dobra, nie klon, kopia RU 251. Tak swoją drogą, ten strzał w Skorpiona był niepotrzebny z Golda. Niepotrzebnie z Golda, bo no, w Skorpiona wszystko chodzi. Więc najbardziej by się opłacało hajki załatować na, i wcelować w wieżę. IS-5, wróć IS-3, pardonsik. Snapshot. Kolejny snapshot. Zresztą widać po tytule też, dlaczego nagrywam tą powtórkę. Jest to zresztą też szybka bitwa z tego co widzę, bo nie minęły 4 minuty... 4 minuty niecałe minęły i już mamy 7 do 3 i 1500 obrażeń prawie. A będzie tego więcej. I 4 pociski goldowe nam się kończą, w sensie zostały nam 4 pociski goldowe. Odmieniali im cel. Czyli mi się wydaje, że Wojownik ma na dowódcy kobitkę. Dobra, pokazał się Polak. Płatocznie kurwa tank. Więc... No w zasadzie teraz już... Jest trudniejsza sytuacja, bo skończyły nam się goldy. Więc niestety... Może być lekki problem z przebijaniem. No niemniej jednak... Jest to możliwe. Chciałem powiedzieć, że w boczek wejdzie nam z łatwością. A tu widzę, że Wojownik mi pokazany pokaż pośmiertnie przeciwnika, który nas zniszczył, a ja mam to wyłączone, bo da się to wyłączyć w obcych. Dobra, także mamy 3 koła, wyniki macie w opisie, także jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sobie pobrać i obejrzeć u siebie. Także dzięki, do usłyszenia w następnym materiale. Na razie, cześć.